Cześć, witam. Oto druga książka z serii pisarzy skandynawskich, odroczonej serii wydawnictwa poznańskiego, Helga Flatland, współczesna rodzina. Poprzednia, którą omawiałam, to był Roy Jakobson, Niewidzialni, współczesna rodzina. Współczesna rodzina norweska. Rodzina ludzi wykształconych, dobrze sytuowanych, rodzice 70-letni oraz troje dorosłych już dzieci, dwie córki i syn. I właśnie zbliżają się 70 urodziny seniora rodu i rodzina podejmuje decyzję, żeby to jakoś wyjątkowo uczcić, wyjeżdżając za granicę. Najpierw do Rzymu, a potem do domku w górach. I tam podczas uroczystej kolacji dzieci dowiadują się, iż rodzice postanowili się rozwieść. Po 40 latach wspólnego życia, po właśnie urodzeniu i wychowaniu trójki dzieci, spada na nich ta wiadomość. Oczywiście burzy to dotychczasowe spokojne życie, ale też powoduje, że zaczynają analizować wzajemne związki i kontakty, bo właściwie dzieci zaczynają się zastanawiać, co właściwie wiemy o rodzicach, dlaczego się pobrali, jak wyglądało ich życie codzienne, przypominają sobie jakieś wydarzenia z dzieciństwa, więc skrupulatnie analizują przeszłość. Ale przy tej okazji autorka pozwala nam też poznać teraźniejszość tychże właśnie dzieci. Jak ułożyli sobie życie, czy kontakty z innymi ludźmi i to, jak w życiu postępują, wynika z doświadczeń z dzieciństwa. Jednym słowem, autorka bierze jakby lupę i pozwala nam przyglądać się, jak powiedziałam, codzienności dorosłych już dzieci. Najstarsza córka Liv ma męża Olafa i dwoje dzieci, nastoletniego syna i córkę. No i co? No i żyje i jest najbardziej chyba zbulwersowana decyzją rodziców, bo gdzie oni, 70-latkowie, i co i jak najdalej, przecież zawsze byli tacy szczęśliwi. Druga córka Elle jest nie zamężna, ale zafiksowana na posiadanie dzieci. Właściwie chyba cierpi na chorobę zwaną bezpłodnością. Trzyknotne in vitro nie przynosi efektu, rozstaje się z nią partner. No i Hakon, najmłodszy syn, ukochany rodziców, którzy na właśnie tego syna długo czekali, urodził się z wadą serca, a więc tym bardziej wymagał opieki. No i co? I dzieci spotykają się ze sobą, analizują wzajemne związki, rozdrapują rodzinne rany. Okazuje się, że nic nie jest takie, jakie się wydawało. Rodzice nie byli tacy szczęśliwi, jakby się wydawało. Być może grali tylko dla dzieci tę właśnie rolę szczęśliwych rodziców, a i oni, dzieci, nie spotykają się tak często, jakby się wydawało. Czy wiedzą o sobie wiele? Wiedzą, kim tak naprawdę są. I już ten właśnie cytat z początku powieści sugeruje, że ogląd człowieka wcale nie musi być prawdziwy. To, co wiemy o człowieku na zewnątrz, wcale nie musi odzwierciedlać jego wnętrza. Każde z nich mogłoby być kimkolwiek innym. Każde z nas mogłoby być kimkolwiek innym. A więc śledzimy losy rodziców i losy dzieci. Bardzo wnikliwie właśnie autorka przedstawia tę codzienność współczesnej rodziny. Rodziny, wydawałoby się, której nic nie brakuje i która no, nie powinna cierpieć na jakiekolwiek dysfunkcje, a tu jednak tak się dzieje. Język jest naprawdę wspaniały, narratorzy mówią o sobie i o innych wspaniale, więc książkę polecam. Druga udana pozycja wydawnictwa poznańskiego z serii Literatura skandynawska. Naprawdę polecam. Piszcie, czy czytaliście, jakie są wasze opinie. Dziękuję, do zobaczenia.